obejrzałem we fragmentach, tak jak wcześniej powiedziałem, kilka filmów różnych panów i powiem wam, jeszcze bardziej załamałem się niż byłem załamany. Jeden pan powiedział, że powinny być górne wymiary. Zgadzam się z tym panem. Jaki jest sens wprowadzania poprawek do prawa? W kraju, gdzie pewna mafia, ale to nie mówimy o mafii trzepakowo-podwórkowej, tak jak to byli panowie przez wiele lat nazywany mafią, którzy dzisiaj starają się celebryci ci opowiadać. Ja mówię o prawdziwej mafii. Ja nie mówię o małych kleszczykach podwórkowo-trzepakowych. Mówię o mafii, która zamordowała kilkadziesiąt osób i mówię o mafii, która ukradła kilkadziesiąt miliardów dolarów w Polsce. I te osoby nadal żyją, no po części, nie wszystkie, ale niektóre się bardzo często produkują w zasadzie w mediach codziennie, a w telewizji bardzo często. I nikt tym osobom nie postawił zarzutów za morderstwo i za kradzież kilkudziesięciu miliardów dolarów. Więc o czym my będziemy mówić, o jakimkolwiek prawie, nie ma tutaj żadnego prawa. Jest stosowane prawo, które uważam jest bardzo dobrym prawem napisanym. Znaczy ja bym to troszeczkę spotęgował, to prawo oczywiście, dla pewnych recydywistów. Ale wystarczy stosować to prawo, które jest w Polsce i będzie bardzo dobrze. Ale jeżeli nikt nie ściga morderców i złodziei za kilkadziesiąt miliardów dolarów, a ścigają, czy ja wiem, czy to jest złodziej, który wziął śliweczkę w czekoladzie i się poczęstował, czy to jest bandytka, ta kobieta, która nie miała maski, dostała rok, czy tam półtora roku wyroku, to po pół roku, czy tam po pięciu miesiącach ją wypuścili, bo się szum zrobił, czy na przykład ktoś tam ksero odbił i paragonu nie wystawił i proces, czy żarówkę wymienił po wielkich prośbach mechanik, pani z urzędu. I ludzie, czy nie mamy wpisu i mamy 200 czy 500 zł, a kłusownicy, którzy są pokazani na przykład na filmach, są uniewinniani. O czym my w ogóle mówimy? O jakim stosowaniu prawa? Więc ja daję tutaj bardzo już mocny przykład. To nie jest nazwane drastyczne, ale przykład z górnej półki. Największa mafia, jaka była w Polsce. Znaczy, była jeszcze mafia fozowska. Foz. No to tam wzięli ponad 200 miliardów. No to mniej więcej tak jak ta mafia, no to budżet roczny, no tam jest 300 miliardów budżet Polski. No to powiedzmy, że prawie budżet Polski okradli, też nikt za to nie został ukarany, a wręcz niektórzy byli w małych, powiedzmy, stawkach, utopili się, czy tam umarli na jakieś serce, czy co. No wiadomo, o co chodzi. Zostali zamordowani przez mafiozów, przez prawdziwych mafiozów. Ale to nie jest to, że to jest inna mafia, to są ci sami ludzie, znaczy inaczej, z tej samej mafii to są ludzie. To jest wszystko z mafii tej samej. I jeżeli tacy ludzie nie są ścigani, bo ja rozumiem, że prokuratura działa, sądy działają, policja działa i my ścigamy, ale oni się dobrze chowają, no to wiadomo tego. Ale oni nie są ścigani. Dlaczego nie są ścigani? Dlatego, że ludzie, którzy sprawują obecną władzę, to są, że tak powiem, ich kumple. I pan z uwydatnionymi wargami, który ma rację, myśli, że coś w tym kraju można załatwić? Jeżeli pan nie stanie z kosą na sztort wśród setek tysięcy Polaków, nie przeprowadzimy rewolucji, to nic pan nie zrobi. Jakiś inny pan tutaj z takimi rękawami podziarganymi puścił taki krótki filmik. Też obejrzałem kilkadziesiąt sekund, nie będę przesadzał, że kilkanaście sekund. Muzyka taka naprawdę smutna. No i smutno temu panu, że tego Suma zamordowali ci panowie. No ten Sumek taki biedny i ta muzyka normalnie jak walc na pogrzebie. Do. No i tego, no i mu smutno, rzeczywiście, jeśli mu smutno rzeczywiście z serca,
to popieram i jestem wśród jego, tak powiem, ramię w ramię z nim staję i też popłaczę. Lecz czy jest to wyrażenie tego człowieka takie prawdziwe, uczciwe? Czy jest to tylko pokazanie, no ja to tutaj te sumy to łowię, ale daję tylko i wyłącznie je do kamery i one się nie są męczone, a ten zabity to ten, nie macie pojęcia ile ryb nie przeżywa po złowieniu, ja już nie mówię o tym trzymaniu. I jeszcze raz wam powtórzę, jak zabijałem sumy, to do Stefana, jak zwoziliśmy sumy, co przywoziliśmy z Bergla sumy, no i wiadomo, trzymało się łódki u Stefana, no to nadredaktor przecież trzymał, Maciuś Jagiełło trzymał łódkę, a potem jeszcze ten, tamten, no ekipa Rudego to jest ekipa taka, powiedzmy 1939-1945, spadają bomby, są ludzie paleni żywcem w stodołach i w obozy koncentracyjne i umiera 6 milionów Polaków. Ja już mówię o wypędzeniach, o tych kalekach, o tych gruźlicach, dalej. Dobra. A ekipa Kartofla to jest taka ekipa, po 45 roku się zaczyna. Czyli w ekipie Kartofla też są obozy koncentracyjne, bardzo dużo obozów koncentracyjnych na infrastrukturze Rudego. Poważnie. Ja mówię cały czas o historii. Już nie ma bombardowań. No hura! Ale zdejmują paznokcie. No i ginie. No i mordują. Też bardzo dużo osób. Nawet do dzisiejszego dnia mordują te osoby. Jest to inaczej. No nie ma bombardowań, nie ma łapanek. Nie ma rozstrzeliwań. Są morderstwa, są w małym stopniu ludobójstwa, ale w małym stopniu. Ale to znaczy, że to jest dobrze? Lepiej nie znaczy dobrze. A ci, którzy chcą zarabiać, to proszę bardzo, zarabiajcie sobie pieniążki. Tylko nie róbcie sobie jakichś tam jaj z tego, że wy kochacie przyrodę, że wy kochacie ryby. Bo ja widzę, jak się obchodzicie z rybami. Jak się obchodzicie z przyrodą. Jakie głupoty czasami pleciecie, jak barba papa, jakie głupoty. Najgorsze jest to, że w mediach takich społecznościowych i na YouTubie opowiadają się ludzie, którzy naprawdę niewielkie pojęcie mają o przyrodzie, o wędkarstwie, ale potrafią na przykład już udawać takich, że odpowiadają na pytania. Wędkarzy. Tak jak na przykład barba papa. Niebywałe w ogóle. Niebywałe. W Polsce, w moim kraju, w mojej ojczyźnie, ja nie mówię o jakichś małych zbiorniczkach, czy jakichś małych akwenach, małych jeziorach. Tylko mówię na przykład o Wiśle. Już nigdy nie będzie zadowalającego rybostanu. Powiedzcie mi, jak to jest, że niektórzy mówią, że ryb jest więcej jak było, no to na przykład wystarczy postawić, tak jak opowiadał Jerzy Król, co w moich filmach można znaleźć, że postawili tu jak kolektor żerański, no chyba po wojnie, tak, sznury na węgorze. Ja nie pamiętam, ile teraz tych węgorzy złowili. I to takie wielkie tej. No to przecież można postawić sznury na węgorze i zobaczyć, czy przez rok jakiś jeden węgorz wejdzie. Jezu. Po co gadać te głupoty? Ludzie ludziom zgotowali ten los i ludzie rybom zgotowali ten los. Z ludzi robili abażury. A jeszcze jak był podziargany, marynarze zazwyczaj, bo teraz to już prawie wszyscy są podziargani. To jak był taki podziargany, ściągali z niego płat skóry i fajny abażur był. Tak. No mydło, wiadomo. Szczotki.
Można z ludzi robić wiele rzeczy. O, przy dzisiejszej technologii, technice, o jest. Co z ryb można zrobić? No trofea, smalec. No różne rzeczy można zjeść rybę, tak, jako mięso. Do różnych mięs, do kiełbas. Do wątro, no, czy jako pasza. Ryba przez administrację nie jest traktowana jako część przyrody, jako część, tak jak człowiek, ryba, ptak, drzewo, tylko jako element finansowy. I to jest tragedią. Okupacja trwa. Tylko w innej formie. Tutaj nie działa żadne prawo. Tutaj działa prawo dla ludzi. Inaczej, tu są ludzie karani i ścigani. Ludzie uczciwi i ludzie ujawniający prawdę. Mordercy i przestępcy na kilkadziesiąt miliardów dolarów są ukrywani. Zatem nie mówmy o jakimś prawie, że zmieni się prawo, że będą ludzie, te służby, które myślą tylko o białych koszulkach i o emeryturach, że będą ścigali kłusoli, bo niczego takiego nie będzie. I koniec. A te prawa, co sobie tam wprowadzicie, górny, dolny wymiar, no owszem, może ktoś tam kiedyś zarespektuje tego, ale... Że jeżeli morderca nie jest ścigany za morderstwo, to o jakim prawie możemy mówić? Nie ma tutaj żadnego prawa. Tu jest bezprawie. Całkowite bezprawie. I to nawet nie jest bezprawie, ale jest to okupacja, która atakuje ludzi uczciwych. Bo kto za czasów SS, Gestapo, NSDAP był 1939-45 atakowany? Ludzie uczciwi. Kto był atakowany 1944-2021 i jest atakowany przez okupanta? Ludzie uczciwi. Proste. Proszę mi nie mówić o jakimkolwiek zmianach w prawie, o stosowaniu prawa. A jeżeli komuś nie podobają się moje filmy, to po prostu proszę ich nie oglądać. Bo ja nie oglądam filmów o takich, co lubią w popielnik. Ja takich filmów nie oglądam. Nie potrzebuję się schaftować. Ja nie oglądam tego, co bełkocze kartofel, czy to samo, co Rudy. Bo ja już tych ludzi znam. Ja nie potrzebuję więcej nic słyszeć. Inaczej, nazywałem ich ludźmi. Dobrze. Ludzie, tak jak profesor Geist, to są ludzie na pozór. Ja o takich ludziach nie chcę w ogóle słyszeć, nie chcę ich widzieć. A oni cały czas przeszkadzają w moim życiu. Szkoda mi tych ludzi nieświadomych, którzy wierzą w to, co mówi pan z uwydatnionymi ustami. To, co mówi Barba Papa, to, co mówi Koński Łeb, to, co mówią Kartofel, Maliniak, to, co mówi Rudy. Szkoda mi tych ludzi, bo część z nich byłaby dobrymi Polakami. Ale jakże mogą być dobrymi Polakami, jeżeli Polak wychowany w duchu, powiedzmy, katolicko-chrześcijańskim, przychodził ksiądz zaraz po wojnie. Ksiądz. I mówił... Ktoś wstąpił do KBW. To było to samo, co UB. I taki przychodził, słuchajcie, do młodych ludzi wciągniętych do KBW i stali, słuchajcie, jak te prostytutki na Pigalaku. A ten ksiądz im mówił, słuchajcie, wyklęci to są bandyci, trzeba do nich strzelać. No to jeżeli ksiądz im mówił, a oni byli wychowani w takim duchu, że ksiądz to jest świętość, no to matka by im nie przetłumaczyła,
że trzeba strzelać do uczciwych ludzi. Do uczciwych, żeby to jeszcze uczciwych. Do obrońców. Do obrońców Polski, polskości. I wielu dzisiaj takich klechów mamy. Nawet ja już nie mówię o tym, że w tej profesji. Na przykład w mediach. Którzy się jako kaznodzieje, słuchajcie, sami namaszczają i mówią nam, co mamy robić. W wędkarstwie na przykład. Mamy wielu kaznodziejów. Wielu kaznodziejów, którzy są takimi samymi klechami, jak ci z KBW. I młody narybek, który jest nieuświadomiony, będzie im wierzył. Dlaczego? Dlatego, że oni pokazują. My złowiliśmy rybę. To my się znamy. Pan Sienkiewicz, nie Henryk, a nie Kuba, a ten trzeci, pan pułkownik Sienkiewicz, to jest dla mnie bardzo wybitny filozof i humanista. Bardzo, to jest mędrzec, jeden z największych mędrców, jakich spotkał w ogóle polska nauka. On powiedział, że tego państwa nie ma. Że to jest chuj, dupa i nauka i kamieni kupa. To jest państwo, nie wiem, z papieru, z dyktyny, że on to powiedział, że... Ale on powiedział, no, przepiękne słowo. To jest państwo na papierze. Tak powiedziałeś, panie pułkowniku. Ale nie panie pułkowniku Wołodyjowski, tylko panie pułkowniku Sienkiewicz. Pan jest bardzo mądra człowieka. Pan jest bardzo bystra człowieka. Znaleźli sobie ofiarę wszyscy, którzy doprowadzili do tej traumy, do tej apokalipsy polskich wód. Znaleźli sobie nagle trzech ludzi, którzy sfotografowali się z dużym Sumem i nagle wybielili się na tle tych trzech wędkarzy. Ludzie, jakim to trzeba być kretynem, żeby tego nie zrozumieć. To samo zrobiła prasa. To samo zrobili celebryci. To samo zrobili ci, którzy przynoszą największą szkodę temu ekosystemowi. Ruskich chujek powie mi, że człowiek to brzmi dumnie. Ludzie. To trzeba być kretynem. Usłyszałem koguta. I przypomniałem mi się, kurwa, stary, gdzie w ogóle da się teraz kogut? Korporacje! Ptaszki z trzema nogami, z 10 dziobami, 8 oczami. Kurwa, samo z rybami. Tak. Jak ten kogucik pięknie piał. Jak ja będąc małolatem pojechałem kiedyś nad Bug, tam mi gospodarze dali na strychu miejsce. Spałem sobie nad gniazdem szerszeni. Trochę się bałem, ale potem zobaczyłem moi przyjaciele. Stare książki tam były, czytałem w nocy tego. Chodziłem na ryby. Cały dzień, od rana do zmroku byłem nad wodą. Przychodziłem, oni mnie ogościli. Jadłem i ten, Jezu. Ja wiem, co to jest mleko, którego nienawidzę, które pokochałem. Ja wiem, co to jest kiełbasa, kaszanka, chleb. Chleb tydzień miękki, świeży, pachnący. Kiełbasa, kaszanka, ser, masło. Ta kobieta wyjmowała ze studni i ona normalnie masło ściągała, słuchajcie, z tego ser robiła. Chyba masło było. Ser z tego mleka. Ludzie. Ja nienawidzę mleka. A to mleko piłem tak jak orężatkę. Tak piłem to mleko. Tak mi smakowało. Dzisiaj tego nie ma. A jak pojechałem jeszcze nie tak dawno, kilkanaście lat temu pod Konin, do Bartka ojca, oni mieli swoje kurki, te kaczuszki różne tego, pomidory. I jaką karkówkę przyniósł. Ludzie. To kurwa. To te karkówki, co dzisiaj są on, że to tego z wolnego wybiegu, z turów, czy tam z dinozaurów te karkówki, to w ogóle nie pasują. Kurwa ludzie, o czym mówię?
te ziemniaki, słuchajcie, to przecież na surowo można byłoby jeść. Ale to jest właśnie Polska. To jest Polska, a dzisiaj to nie jest Polska. To jest kolonia. Kolonia wszystkich. Mówicie o wędkarstwie, o rybach? Wy, którzy smaków nie znacie? Wy, którzy nie znacie smaku wody, prawdziwej wody. Jak pachniała woda. Jak pachniał las wiklinowo-łęgowy. Jak pachniały rośliny. Piasek. Ten muł z tej wody. I kurwa, o jakich rybach wy mówicie? I Barba Papa ludziom mówi, że to, że tamto, przecież to jest, to nie ma pojęcia o niczym. O niczym nie ma pojęcia taki Barba Papa. Czy Koński Łeb, czy coś. Oni mają w ogóle pojęcie. I produkują się. Że nada. Nic już się w tym kraju nie zmieni. Co nie oznacza, że nie będę walczył do końca. Będę walczył jeszcze ze zwiększoną, ze zdwojoną siłą. Dlatego, że kiedy będę sobie po prostu zdychał, powiem sobie, zrobiłem co mogłem. Tak, zrobiłem co mogłem. Nie dla społeczności, bo ta społeczność dla mnie to jest, wiecie co, warta? Mniej niż te gówno kormorana, które tutaj leży. Dla świata. To jest dla mnie społeczność. To jest dla mnie społeczność, to jest świat. Piasek, zwierzęta, rośliny. O, rybka. Jaka rybka? To na pewno są ryby. Są ryby w Polsce. No jak to? No przecież kolega poszedł na stawy hodowlane i złowił 10-kilową karpia na tyczkę, czy na metod feder, czyli inaczej na gruntówkę. Są ryby.